piłka do Kargosia, moment jeszcze z Kasperczak, podaje do Domarskiego, Domarski strzela i bramka dla Polski! Tutaj trener Górski już nie mógł panować nad zespołem. To, co się zaczęło rozkładać zaraz po Mistrzostwach Świata w 1974 roku, spowodowało, że na tej olimpiadzie w Montreali wypadliśmy blado. To nie ma co ukrywać. Nie wiem, czy w tych zakulisowych sprawach wiecie, ale myśmy zrobili, jako drużyna, zażądaliśmy spotkania z ministrem sportu i nie chcieliśmy jechać na olimpiadę. A wszystko z powodu ataków, media nas zaatakowały i to bardzo ostro. Przyznam się, że to była również i wina drużyny, bo po Mistrzostwach Świata nie byliśmy już zespołem, już między nami były już takie rozdźwięki, może nie kłótnie, ale takie rozdźwięki, że kto jest większym i lepszym zawodnikiem, Szarmach czy Lato, Gadocha czy Dejna. Wszyscy mogli mieć angaż od razu, od ręki do gry w zespołach zagranicznych, bardzo dobrych. Ten zespół rozchwytywany mógł być sprzedany na pniu w 2 dni. Robiono podchody, żeby móc jakoś przeskoczyć ten temat wyjazdu po 30 roku życia. Chcieli chłopcy, bo mieli powody, kombinowali, czy by nie wyjechać wcześniej. Niektórym to się udało, niektórym nie. Więc ta atmosfera w tym zespole nie była. Na treningach żeśmy się nie było tej atmosfery, ale i też i ludzie, którzy przychodzili na zajęcia, to pluli na nas. Wyzywali nas, pluli na nas, śmiali się z nas. A wszystko spowodowane było tym, że tak, w mediach, w radiu kto inny widział. Po co piłkarze, może ktoś inny pojechać, w telewizji. Nawet Janek Ciszewski, który był z nami, jak dobry kolega, mówił, niech sobie piłkarze kupią telewizory kolorowe i olimpiadę obejrzą w telewizji. Jakiś tam facet od żeglarstwa chciał żeglarzy wysłać. Proponowano wysłać większą ekipę lekkoatletów. Po co piłkarzy? I ta atmosfera nam się udzieliła, dlatego nie chcieliśmy jechać na tę olimpiadę, stąd spotkanie z ministrem sportu. Wcześniej również zaistniała, oprócz takiej luźnej i niezbyt sportowego podejścia do tej olimpiady, również Kazio Górski, trener, powiedział, że on kończy. Więc zaczęły się podchody, kto po nim będzie prowadził tę reprezentację. To też nie było zbyt zdrowe. Trener Górski już wcześniej powiedział, że on kończy karierę. Ja bym na jego miejscu się nie dziwił, bo trener, który zdobył takie trofea, dostawał psie pieniądze, więc chciał dorobić jeszcze coś, bo przecież on ma rodzinę, miał rodzinę, dzieci. Chciał coś dorobić dla siebie, żeby żyć spokojnie. To miał załatwiony wyjazd do Grecji i wyjechał do tej Grecji. To, że myśmy zdobyli srebrny medal, to ja uważam, że to był nasz sukces, ale tu w świecie sportowym, w mediach przyjęto to całkiem inaczej. Powiem panu tak, że przyjechaliśmy po wszystkich sportowców, którzy zdobyli złote medale i miejsca punktowane na olimpiadzie, przyleciał specjalny samolot, ale nas ze srebrnym medalem nie zabrano. Kazano nam lecieć takimi rejsowymi samolotami, wracać do kraju. Przylecieliśmy w kraju na lotnisku, celnik
wszyscy praktycznie większość na osobistą rewizję. Celnik do mnie mówi, panie Leszku, no taki mam rozkaz, muszę to zrobić. I myśmy dostali za, tam przyznano nam chyba $300 za zdobycie medalu w nagrodę. A graliśmy w ostatni dzień, nie było co kupić, nie było jak kupić. To tam chłopcy kupowali jakieś monety pamiątkowe, srebrne, to nawet to nam odslili. Więc to było przykre wracać dla nas. A nie zawsze się zdobywa złoty medal, teraz jest ciężko złoty medal, prawda?